Amerykanie powiadają, seeing is believing, czyli widzieć znaczy uwierzyć. Napis na dole nie kłamie. John Cena nie tylko niespodziewanie powrócił na Royal Rumble, ale także został ostatnim w ringu, wyrzucając z niego Triple H'a. Tym samym zagwarantował sobie miejsce w walce o pas mistrzowski na nadchodzącej WrestleMania 24. Nie rozpędzajmy się jednak aż tak bardzo, ponieważ zanim to nastąpi, czeka nas jeszcze No Way Out. Ze studia Company witają się z Państwem profesor Zapasusz, Andrzej Suprony i Paweł Borkowski. Póki co nie mamy jeszcze możliwości oglądać na żywo Gal Pay Per View WWE, jednak tych, których ciekawią szczegóły z areny i kulis tych imprez, kieruję na polskojęzyczną stronę internetową o wrestlingu wrestlefans.pl. Powróćmy jednak na Ring Row, ponieważ jest już w nim ten, który utracił pas mistrzowski nie na skutek przegranej, lecz poważnej kontuzji, która wykluczyła go na kilka miesięcy. Przed nim szansa na odzyskanie tytułu, a przed Państwem z powrotem na Row John Cena. Niespodziewany powrót Johna Ciny, ale widzimy, że już musiała być wcześniej zapowiedź, jako że, jak widzisz, Paweł, kibice są przygotowani. Ciekawe, jak Cena przywita się ze swoimi fanami. Nie chcę nic mówić, ale ja słyszę jakieś buczenie. Jedni się cieszą, inni trochę mniej. Czyżby fani Randy'ego Ortona? Właśnie dlatego kocham to miasto. Zawsze robicie bardzo dużo hałasu. Panie i panowie, jestem tu dzisiaj, aby odpowiedzieć na pytanie, które zadają wszyscy. Jak to możliwe? W październiku doznałem kontuzji mięśnia piersiowego i musiałem przejść poważną operację. Nie będę was okłamywał, te okrzyki to muzyka dla moich uszu. Lekarze powiedzieli, że rehabilitacja potrwa rok, co oznacza... że po raz pierwszy w mojej karierze ominąłby mnie najwspanialszy spektakl w rozrywce sportowej, jakim jest WrestleMania. W czasie mojej nieobecności ukoronowano nowego mistrza, pojawili się nowi pretendenci i życie w WWE toczyło się dalej. Dla mnie leżącego w szpitalu wszystko traciło sens. Z każdym dniem oddalały się moje marzenia o występie na WrestleMania. W ostatniej chwili dokonałem więc wyboru. Zrobiłem ten ryzykowny krok. Postawiłem na szali swoją karierę i zdrowie dla jednej, jedynej szansy. Aby być może raz jeszcze znaleźć się w walce wieczoru na WrestleMania. Może miałem szczęście, a może wystarczające umiejętności. Może jedno i drugie. Ale niemożliwe stało się możliwe. Wróciłem. Jestem zwycięzcą 21. Royal Rumble meczu i wystąpię na WrestleMania.
Tak się stanie, o ile nie chcecie walki z WrestleMania już dzisiaj. There's a man back there that's got something that I want. Gdzieś tam jest człowiek, który posiada coś, czego chcę, a ja zdobyłem prawo do wyzwania go o ten pas mistrzowski. Filadelfia zawsze była pełna niespodzianek i dzisiaj czeka nas kolejny. John Cena zmierzy się z Randy Ortonem o pas mistrzowski WWE. Mistrzu, słyszysz ten wrzask? Oni chcą zobaczyć tę walkę, ale decyzja należy do ciebie.